Dobra, no to lecimy z partią włoską. Panie Danielus, zaczynamy gierkę, także proszę przejść z czatu na granie. Ok, 4e5, koniew3, klasycznie. Atak na pioneczka. Ale nostalgia mnie łapie, bo to oczywiście pierwszy debiut, jaki grałem w życiu. No dobra, koniew6, czyli tutaj obrona dwóch skoczków. Tutaj można konik g5 z tym atakiem na f7 i tam różne dzikie węże się dzieją po d5. Ja nie jestem zbytnim fanem tego, także podejdę tak na spokojnie do tematu. Zobaczymy, co przeciwnik na to d3. I tutaj będę chciał roszadkę c3, tak na spokojnie podejście. Ok, c3, b4 jest w moich planach, lub też d4, żeby zająć centrum. Także tutaj takie proste podejście. Ok, przeciwnik chciałby się wymienić, ale ja za bardzo bym się nie chciał wymieniać, także zwiążę mu skoczka. Teraz oczywiście pojawia się groźba taka, d4 i d5. I tutaj mogą być u przeciwnika problemy. Także to ustawienie tego gońca na e6 chyba tak nie do końca szczęśliwe w tym konkretnym przypadku. Dobra, to ja lubię tu zająć przestrzeń na hetmańskim. Przy okazji coś takiego bym widział chętnie. Okej, przeciwnik mnie wygania, to się muszę wrócić. Nic na to nie poradzę. No dobra, to ja klasycznie, zgodnie z planem. Okej. Tutaj trzeba uważać na takie motywy jak B5, AB5, AB5, goniec B5, bo wtedy może się okazać, że goniec F2 szach i wisi ta wieża na A1. Zdarzyło mi się niestety nieraz coś takiego podwalić, także potwierdzam, że to rzeczywiście jest groźne i trzeba na to uważać, bo ta wieża jednak, co by nie było, jest niebroniona. Okej, przeciwnik klasycznie konia na f4 przestawia. Ja to samo będę chciał zrobić. Koń f1, koń g3. Tak na spokojnie, bez szaleństw. Proste manewry. Okej. Teraz już w razie, jakby przeciwnik wlazł tu tym skoczkiem, to mu buchnę. Ok, skoczek g3. Tutaj też często można konia przez h2 hetmana wprowadzić i w ten sposób sobie dalej atakować. No i tak się właśnie zastanawiam. Tu o tyle komfortowe są te sytuacje dla białego, że biały może i na hetmańskim, i na królewskim coś kombinować. I tak się zastanawiam w ogóle, z której strony. W sumie w centrum też często może, bo przez centrum też tu zawsze mogę grać. No i tak się właśnie zastanawiam, co tutaj będzie najciekawszym wyborem, bo w sumie każdy pomysł mi się podoba. Okej. No dobra, co tu przeciwnik kombinuje? Czy on chce zagrać F5? No F5 to chyba za dobre dla niego nie będzie, tak mi się zdaje, bo jednak tu się osłabi. No dobra, więc jeżeli przeciwnik chce coś niedobrego przeprowadzić, to nie należy mu w tym oczywiście przeszkadzać. Ja chyba... Aha, w ogóle gońca tu wprowadził. No i teraz to mam dylemat. Bo szczerze, jak tego gońca on mi tutaj wymieni, no to wtedy tu na F5 będę mógł wskoczyć. To wygląda fajnie. Ale z drugiej strony, jak on mi tu zbije, to będę miał te zdublowane pionki, co tak nie do końca mi się już uśmiecha. No ale to co, musiałbym odejść w takim razie. No dobra, to jak trzeba, to trzeba, to nic nie poradzę. Odejdę sobie na A2 w razie co odbiję. I tutaj tym polem F5 jestem zainteresowany, tak mi się zdaje. Tylko zastanawiam się jeszcze właśnie, co ja z tym skoczkiem zrobię. Tak jeszcze przyszło mi do głowy, żeby go przez F1, E3 przerzucić. Też wygląda to dosyć interesująco. No przeciwnik trochę... Aha, dobra, bo ja się tutaj zastanawiałem. Co ten przeciwnik kombinuje i odkryłem, co przeciwnik kombinuje, bo zobaczcie.
Jest tu związanie, to jest naprawdę klasyczny motyw, to jest naprawdę klasyczny motyw, przeciwnik grozi po prostu zgarnięciem figury. To jest, znaczy tak śmiech przez łzy, ale jak grałem na mojej pierwszej, drugiej lidze juniorów w życiu, to tam na pierwszej szachownicy u nas grał koleżka, który na 11-rundowym turnieju 3 razy podwalił skoczka w ten sposób. Na 11 rund 3 razy podwalił coś takiego. No to myślałem, że tam trener go zje. No dobra, to ja tutaj nie podwalę. Tylko co zrobić w takim razie, jak nie chcę podwalić? No dobra, skoro to jest takie dobre, to ja też sobie tutaj hetmana wprowadzę. A co? Też mi się ten hetman tutaj przyda. No i tego skoczka na F5 chyba będę chciał finalnie zapakować. A też muszę coś z tym skoczkiem H2 zrobić. I tak najbardziej to mi się podoba przez F1, E3 na F5. To wygląda dosyć interesująco. Bo jak skoczka na F5 uda mi się ustawić, to wtedy tam zawsze takie triki na H6 mogą się pojawić. Także to trzeba być pod tym względem czujny. Także cyk, cyk, cyk. Tak mi się zdaje, że to ma najwięcej sensu. Cały czas się zastanawiam nad goniec E3, żeby tego dziada za 7 się pozbyć. Ale wtedy pole F4 mi się osłabi i mi tu przeciwnik beztrosko będzie mógł wskoczyć, a tego bym nie chciał. No dobra, no to realizuję swój plan. Chociaż to też nie jest takie hop-siup, ponieważ jak ustawię skoczka na E3, to on wtedy będzie mógł na G5 wleźć. No i tak nie wiem, czy mi to przypadkiem nie będzie przeszkadzało. No dobra, teraz to w sumie zmiana planu, ale wydaje mi się, że w tym kontekście to nie był za dobry plan, tak szczerze mówiąc. Bo ja chyba nie do końca mogłem na E3 wstawić, no, bo cały czas się zastanawiam, czy on by nie miał wtedy po koni G5 poświęcenia na H3. No i tak nie jestem przekonany, czy on by miał, czy by nie miał. No dobra, wracając do tematu. Tutaj oczywiście zgodnie z moim planem ładuję skoczka na F5. Wiadomo o co chodzi. Aktywność. Teraz jak uda mi się podeprzeć drugim na G3, to już w ogóle będzie bajka. Tylko muszę uważać na tą wieżę, bo ona jednak jest niebroniona, więc żeby przypadkiem nie podwalić. Ale okej, poza tym wszystko według mnie jest tu git. Przeciwnik nie wytrzymał trochę presji, bo on nie powinien bić na A2. Jak zbił na A2, to bardzo to pole F5 osłabił i przez to ja na to pole F5 byłem w stanie wskoczyć. Dobra, co chce przeciwnik tutaj? Mi się wydaje, że on chce mnie zbejtować, żebym tu zbił, ale jak zbije, on odbije i tu na C3 mi wisi. Ale wtedy D4 mogę zagrać, nie muszę się śpieszyć. Czy tu się wszystko trzyma taktycznie? No po mojemu się trzyma. Okej, no to skoro śmiga, no to śmiga. Dobra, no to cyk. Okej, D4. Bo jak on zbije, ja odbiję, on może zbić na E1, wykorzystując związanie, to chyba nie jest jakiś duży problem. No tutaj to chyba wezmę bezczelnie. Dobra, albo czegoś nie widzę, albo nie wiem o co tutaj chodzi. Ha, dobra. Bije tutaj i co po G6 będzie? To jest ciekawe pytanie. H4 wtedy? Tutaj kluczowe jest to, że ten goniec jest teraz całkowicie poza grą, także to jest potencjał. To już jest fajnie. No i tak nie jestem przekonany. Dobra, no to jest coś, co trzeba ewidentnie najzwyczajniej w świecie przeliczyć. No dobra, bije na F4, G6, H4... Koń E6, bicie na H6. Pytanie, co będzie po koń H7? Bicie GF. No tak mam wrażenie, że to przegrane będzie.
No dobra, czyli w takim razie z tym biciem na F4 się przyspieszyłem za bardzo, się pośpieszyłem za bardzo. No dobra, zbić w takim wypadku nie bardzo mogę. Ale bardzo tego chcę i tak jeszcze dla pewności sprawdzam, no ale żadnej sztuczki taktycznej nie widzę, także chyba trzeba potwierdzić, że nie mogę. No dobra, i co tu zrobić, bo też nie bardzo mogę tu podwalić na E4 pionka. No i się zaczyna sytuacja komplikować wysoce. No dobra, no to w takim razie odejdę, bo co poradzić. Jak przeciwnik zbije, to wtedy zbije na F4, bo jemu tu będzie skoczek wisiał. Jako tako się to trzyma, ale jedynie jako tako. Zastanawiam się w ogóle co po G6, tak mnie to trochę przeraża. No widzicie, to jest to, że za bardzo pośpieszyłem się, żeby zgarnąć materiał. Trzeba było przeciwnika docisnąć i by było git. A tutaj pozwoliłem mu się zaktywizować i teraz mi życie stanowczo utrudnia. Okej, no to tak. Jeżeli weźmie, to w ogóle mam wtedy wieżę... O, rety. No to to akurat dziwne zagranie ze strony przeciwnika. Aha, on chce G6 zagrać. No dobra, to wiemy co chce. No szukam tutaj jakichś motywów, ale szczerze to ja nic tu interesującego nie widzę. Ale no bardzo bym nie chciał grać F3. F3 to prawie tak, jakbym się poddał. Oh my god, teraz mogę zbić. O tak, bo jak zbiję i wtedy G6 to mam już H4. Jest różnica, bo bicie na H6 z szachem, okej. Okay. Po G6 H4 i po koń E6 bicie z szachem, no dobra. Właśnie tak coś mi to król H7 nie pasowało, tylko nie wiedziałem z jakiego powodu mi to nie pasuje. Okej, okay, no tutaj oczywiście nie jest to koniec pieśni, bo cyk, cyk, bicie, 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 bicie. Myślę, że końcówka będzie dla mnie lepsza, bo ten goniec jest poza grą. Także uważam, że mogę na tym oprzeć moją przewagę, ale mam tutaj już 2 minuty, a gramy bez dodawanego czasu, także będę musiał tutaj przyspieszyć troszkę. No tak, po skoczek E6 to sobie po prostu odejdę, w sumie chyba gdziekolwiek, ale gdzie będzie najlepiej? Na H4, tak na wymiankę po prostu. No dobra, lecę, to tu nic mądrzejszego nie mam. W sumie on mógłby coś takiego zrobić, ale dobra, to i tak jest potencjał, to jest okej. Okay. Bo on cały czas jest, ma figurę poza grą, więc dopóki akcja jest na skrzydle królewskim, to teoretycznie powinienem tutaj stać dobrze. No bo jednak na skrzydle królewskim teoretycznie mam figurę więcej, tylko że póki co ta figura na skrzydle królewskim tak średnio w akcji jest. No ale dobra, może zaraz do akcji wkroczy. Dobra, szaszek. Dobra, także tu skoczek wkracza do akcji. To jest klasyka. Jeżeli figura jest zamknięta na tym skrzydle, to trzeba akcję przenieść na drugie skrzydło i wtedy na tym drugim skrzydle mamy po prostu figurkę więcej. Także to jest klasyka. I teraz jak przeciwnik się tutaj osłabił, no to wydaje mi się, że ten skoczek pozamiata. Aczkolwiek tutaj muszę jeszcze uważać, bo zauważcie ciekawą kwestię, że jakbym zbił skoczkiem na F5, to hetman bije F5 i wieża E1 z matem. Czegoś takiego to bym nie chciał dopuścić. No dobra, tu to muszę.
W sumie jedyne, tak? Jedyne posunięcie. I co? Później wieża H8, Hetman F3, Hetman H6, Król F1. Szach, Król E2, bicie, ale to wisi mu na H1. No dobra, to powinno to być git. Powinno to być git według moich obliczeń. Według moich obliczeń się wszystko zgadza. Zobaczymy, czy te obliczenia są prawidłowe. Wydaje mi się, że okej. Okay. Bo tutaj zawsze tędy uciekam. Okej. Okay. Przeciwnik wjedzie tutaj. Nawet Efe nie będzie groźne, bo... to tak sprawdzę. Nie będzie groźne, bo on nawet wieża E8 nie może zagrać, no bo tutaj mam po prostu pod kontrolą to pole. Także wydaje mi się, że tutaj pozamiatane będzie. Okej, on tego gońca próbuje finalnie wprowadzić do akcji. Głupio, jakbym tutaj zagrał, nie? Także może tak nie zrobię. Dobra, wprowadźmy tą wieżyczkę do akcji wreszcie. Bo jak on mi tutaj wjedzie, to się nie boję, bo to zawsze mogę wieża C2 zagrać i ten hetman wszystko tu trzyma w kupie. D5 też się raczej nie boję. Ja się niczego tutaj nie boję. Tutaj już muszę troszeczkę przyspieszyć, bo inaczej nie zdążę tego zrealizować. Okay. Wymianka oczywiście dla mnie spoko, w końcu do przodu jestem materialnie. Tak niepotrzebnie dopuszczam mu jakąś dziką aktywność. Realizacja przewagi jak zawsze na poziomie zerowym. Ale dobra, myślę, że to jest wygrane. Tylko bylebym jakiegoś głupiego mata tu nie podstawił i będzie ok. No właśnie o czymś takim mówię. Żebym tego nie podstawił tylko. Tak wiecie, ja lubię sobie zrobić pod górkę, bo tak jak za łatwo jest, to wtedy nuda. A w ten sposób to coś się dzieje. Okej, chyba mogę. Aczkolwiek tutaj trochę nie mam zaufania do siebie w takich sytuacjach. Ale dobra, wydaje mi się to wszystko git, gdyż tutaj... Lecę aktywnie. Okej, dalej lecę aktywnie. Nie no, śmieszna ta pozycja. Dobra, co ja zrobię po goniec E5 szach? Król D7 szach. Chyba mogę zbić na E5 w ogóle. O, tego nie widziałem. Oj, rety, rety, rety. Nie no, tragedia, co ja tutaj w ogóle odwalam. Ale dobra. Dobra, 30 sekund. A, i nawet nie mogę zbić. No XD. Okej, G4. No muszę. No nie, i teraz jest remis, ale... Dobra, jeszcze spróbuję tu przeciwnika ograć. Bo przeciwnik idzie nie do tego rogu, co trzeba, także jest potencjał.
No uff. Oj, nie, no tragedia, tragedia. Ta moja realizacja przewagi to w ogóle jakiś dramat, ale ogólnie pozycję ustawiłem spoko, trzeba przyznać. Ale realizowałem tak bardzo naokoło, że ta wygrana mi się całkowicie nie należała. Trochę za dużo dumałem w takich oczywistych momentach. Tutaj szczerze mówiąc to w ogóle wypuściłem, bo może Hetman E5 byłoby ciut dokładniejsze, żeby w ten sposób wymienić Hetmany. Ale dobra, nie no, to na pewno było ok, tylko tutaj coś przyświrowałem. Wiecie co, tak żeby gościa dobić, to trzeba było tu zagrać. O, jak on teraz tym gońcem wylezie? Jak zagra tutaj, to zawsze mogę zagrać tutaj. On po prostu gońca by stracił chyba w ogóle. Bo jak zbije, to cyk, cyk, cyk. No dobra, czyli ewidentnie to G3 było słabe. Ewidentnie to G3 było słabe, bo on mi tu wjechał z kontrgru. No dobra, także totalnie bez sensu. Ale finalnie udało się wygrać. Aczkolwiek jeszcze drugi taki kluczowy błąd to był według mnie tutaj, że się tak pośpieszyłem z tym biciem. No bo ja tutaj w ogóle nie muszę nawet bić. Jeszcze się zastanawiałem, czy tu D4 nie wrzucić w ogóle. Tylko, że koń G5 mi się tu znowuż nie podoba. Także i muszę, i nie muszę, i tak nie wiadomo. Chociaż dobra, no to jeszcze może było spoko. Zresztą to koń G5 trzeszczy straszliwie. Może odejść tak najzwyczajniej. No raczej tutaj problemów nie powinienem mieć. No ale okej. Finalnie się udało wygrać, także bardzo, bardzo naokoło.